Czy pańskim zdaniem lepiej jest produkować więcej samochodów, za to mniejszych i tańszych, czy też mniej, ale większych i droższych? No, według mnie to i wszystkim chyba lepiej będzie produkować więcej, mniejszych i tańszych. Najlepiej produkować takie samochody, które zużywają jak najmniej paliwa. Z punktu widzenia interesu ogółu to chyba należałoby produkować mniejsze samochody, tańsze. Ale to jest rozwiązanie chwili, wydaje mi się. Nie stać mnie na ten duży i większość z nas chyba nie stać. Dlatego myślę chyba, że więcej dużych, znaczy więcej małych samochodów produkować w miejscu dużych. Lepiej produkować jest więcej samochodów, małych i tańszych, czy też mniej, ale za to większych i droższych? Wydaje mi się, że mniej, a większych i droższych. Znaczy ja uważam, że jak było do tej pory, powinny być produkowane jedne i drugie, no bo nie wszystkim podoba się jeden rodzaj samochodu. To też zależy z jakiego punktu widzenia, wie pan, bo powiedzmy, jeżeli ja mało zarabiam, to dla mnie jest lepiej, żeby było więcej małych, prawda? Jeżeli ktoś więcej zarabia, lepiej, żeby dużo, zależy od punktu widzenia. Po wczorajszej konferencji prasowej rzecznika rządu w fabryce samochodów osobowych w Warszawie zdezorientowanie. Od 6 lat trwały dyskusje na temat nowego samochodu, który miał być produkowany w FSO. Co jakiś czas przekazywaliśmy Państwu informacje na ten temat. Wydawało się, że do nowego kontraktu licencyjnego jest już bardzo blisko. Rząd premiera Rakowskiego chce jednak szybko doprowadzić do produkcji 600 tysięcy samochodów rocznie, w tym 100 tysięcy na eksport. Ma być to samochód tani, popularny, dostępny dla każdego, również na raty. Ostatni samochód na raty sprzedano w Polsce 15 lat temu. Jakie zapadły decyzje w sprawie FSO? W sprawie FSO praktycznie poza zmianą dyrektora nie zapadły żadne decyzje. Odłożyliśmy jak gdyby sprawę podpisania kontraktu. I ja myślę, że tego kontraktu pewnie nie będziemy podpisywać, po to, żeby mieć szansę odpowiedzieć sobie na pytanie razem z Fiatem, czy istnieje taka możliwość, żeby za te same pieniądze mieć o wiele więcej samochodów w kraju. Jak sobie na to odpowiemy, to tą koncepcję będziemy realizować. Pod pana adresem padły zarzuty, że przeszedł pan, przynajmniej w przypadku FSO, na ręczne sterowanie przemysłem. Nie, ja nie jestem że tak powiem, przeciwnikiem w ogóle ręcznego sterowania, ale jeżeli jako minister mam coś mieć do powiedzenia, to przynajmniej muszę mieć możliwość ręcznego sterowania dyrektorami i tego prawa mi nikt nie odbierze i to musi być. Także nie może być tak, że człowiek, który był uosobieniem jak gdyby koncepcji rozwoju przedsiębiorstwa sprzecznej z aktualnie pojmowanymi zasadami, nie może dalej tym przedsiębiorstwem kierować, bo po prostu sam się będzie w tym męczył. Wizja rozwoju motoryzacji przemysłu samochodowego w najbliższych latach jest szalenie frapująca i atrakcyjna, ale czy realna? Na przykład opony, żeby ich starczyło dla 600 tysięcy samochodów, trzeba wybudować co najmniej drugą. Właśnie, dlatego ja uważam, że powinniśmy szanować pieniądze na opłaty licencyjne, żeby je mieć na to, żeby zbudować drugą fabrykę opon, żeby rozwijać przemysł tworzyw, rozwijać petrochemię, bo musimy i benzynę do tych samochodów dać. Ja umiem liczyć i wiem, ile potrzeba benzyny do 700 tysięcy samochodów, ile do mniejszej ilości. I dlatego to wszystko, dlatego każdego dolara trzeba żałować na to, na co się go wyda niepotrzebnie. Bo ja mam świadomość, że my musimy w cały przemysł rozwijać i gumowy, ale jak będzie mieli kooperantów dla 600 tysięcy samochodów jednego modelu, to łatwiej ich będzie obsłużyć i tymi licencjami na gumę, na tworzywa i na te wszystkie inne. Przecież to jest tak zrozumiałe, że wszyscy tak robią, myśmy tego tak nie robili. Ja tu niczego nie wymyślam, tylko staram się, że tak powiem, przytomnie zachowywać i słuchać to, co mówią starzy.